występują. Cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Cuando seas mía. Kiedy będziesz moja, odcinek 45. Una carta. List. Usted sabe que las líneas aéreas no dan ese tipo de. Linie lotnicze nie udostępniają danych tak łatwo. To musi być formalne zapytanie na firmowym papierze. De la gerencia general. ¿Entiende? Por supuesto. Bez obaw. No se preocupe, señora, yo me ya się tym zajmę. Además, tengo muchos amigos. Mam tam znajomych. Muy bien. Doskonale. Oczywiście proszę o dyskrecję. No tengo que decirle que cuento con su discreción, ¿verdad? Señora, le doy mi palabra. Słowo prawnika. Créame que eso no me da mucha. Akurat to mnie nie przekonuje. Mire, lo más seguro es que Diego no haya viajado. Prawdopodobnie Diego nie leciał z Acapulco. Najlepiej sprawdzić listę pasażerów podróżujących z Manzanillo do Meksyku. ¿Usted cree que... Tak pani sądzi? Jestem prawie pewna. Kiedy dostanę tę informację? Jeszcze dzisiaj po południu. Czekam na telefon. Señor Diego! Señor Diego, disculpe. Przepraszam, właśnie przyszły zaproszenia. Dzień dobry. Co tu robisz? Już nie mogę tu przychodzić, bo Fabian przestał być dyrektorem? Nie, czuj się jak u siebie. Szukałam Fabiana. Nie było go dzisiaj. Na razie. Gracias. Barbara była u Rafaela Pereza. Spotkałam ją już wcześniej. Jak wychodziłaś ode mnie? Nie podoba mi się, że węszy firmie. Coś knuje. Myślisz? Tak. Co to? Zaproszenia na dzisiejszy wieczór. Wybieraj. Po pracy chętnie wrócę do domu. To ci się spodoba. Opera. Widziałem ją w Londynie. Będziesz zachwycona. Byłaś kiedyś w operze? Nigdy. Nie mogę iść sam. Zlituj się. Sama nie wiem, co z tobą począć. Chodź ze mną. Dobrze. Ale później prosto do domu. Nie chcę kłopotów z twoją rodziną. Tym bardziej teraz. Wiesz już, co powiesz żonie? Jaki jest następny krok? Jeśli zgadza się pan z pozwem, proszę go podpisać. Jeszcze dzisiaj złożę go w sądzie. Kiedy będą jakieś wieści? Odezwę się. Przypuszczam, że około 20 żona dostanie zawiadomienie.
Proszę zostać w mieście. Być może trzeba będzie potwierdzić jakieś dane. Rozumiem. Aquí estaré. Dobrze. Muy bien. ¡Tada! ¿Qué quieres? Czego chcesz? Jak się masz? Dobrze. Bueno, yo nomás quería saber. Chciałem zapytać, ile jestem winien. ¿Por qué? ¿Me vas a pagar? Zapłacisz mi? No. Jak tylko będę mógł. Zapiszę sobie. Znalazłeś pracę? Oczywiście, że nie. Wracam z lotniska. Zapomnijmy o tym. Zaprosiłam cię. Nie jesteś mi nic winien. Nie lubię mieć długów. Nie przychodź tu. Nie podoba mi się to. Wracaj do siebie, wykąp się i zapomnij o mnie. Wspaniały pomysł. Kąpiel. Pod warunkiem, że z tobą. No, Miguel. Suéltame, por favor. Puść mnie. Z pianą, olejkiem zapachowym. Oszalałeś. Z butelką chilijskiego wina, owocami morza. No, Miguel. I z Miguelem. Tęsknię. Doprowadzasz mnie do szaleństwa. Chcę być tylko z tobą. Estaré de regreso cerca del 20. Wrócę około 20. Masz jakiś powód? Sí. Tak. Muszę coś załatwić. Bueno. Buenas noches, señora. Dobry wieczór. Ya le tengo noticias. Mam wieści. Słucham. Tengo en mis manos las. Mam listę pasażerów z 31 grudnia. 31 de diciembre de Acapulco, México. Tenía usted razón. Rzeczywiście Diego nie podróżował tego dnia z Acapulco. Esa noche no viajó desde Acapulco. ¿Qué más? Co jeszcze? Na razie tyle. Jutro dostanę listę pasażerów, którzy lecieli z Manzanillo. Wtedy zadzwonię. En cuanto la tenga, me comunico con usted. Muy bien. Doskonale. Dziękuję. ¿Quién era? Kto to? Mi amor. Ty nie lubisz, kiedy cię o to pytam, więc jeśli pozwolisz, też nie odpowiem. Jutro, jak tylko ludzie skończą z tej strony, przyślij ich na górę. Jak najszybciej. Owoce są już dojrzałe. Zrozumiałeś? Powtórz. Ma przysłać zbieraczy na górę. Hola, Matilde. Nie zapytasz, jak mi poszło? Miguel Jeremias! Jeremias, co u pana? Bardzo dobrze. Proszę usiąść. Ludzie już przyjechali, jutro rano zaczynamy kurs. Sporo chętnych? 7 mężczyzn, 1 kobieta. Tylko jedna? Bez sensu, ale i tak będziemy świętować. Jestem w trakcie zbiorów. Liczę na dobry zarobek. Mogę pomóc panu uzyskać dobrą cenę. Znam szefa uszczarni. Jestem zainteresowany, choć dostałem też ofertę od Diego Sancheza Zambrano. Zobaczę, kto da więcej. Matilde! Pozwól. Musimy wyjść z długów. Jak mi coś zostanie, kupimy nowy samochód i sukienki dla ciebie. Ładnie i w kwiecistych sukienkach, prawda? Idź za domu, zaraz przyjdę.
Pues salud. Zdrowie. Saludcita. Disculpa un momento. Przepraszam, na chwilę. Mój poczciwy Jeremy. Matilde. Zostaw mnie. Nie podoba mi się, jak on cię traktuje. Nie pozwalaj mu na to. Sam coś zrób. Co zamierzasz? Co ty planujesz? Nada. Nic. Nada, Jeremy. Wyjedźmy. Nie mogę znieść nawet tego, że na ciebie patrzy. Oby tylko patrzył czy dotykał. Nie ucieknę stąd. Nie ja odejdę. Jeśli chcesz, by mnie nie dotykał, zrób coś. Ale nie myśl o ucieczce. O czym ty mówisz? Czasem cię nie rozumiem. Nieważne. Musimy poczekać jeszcze 2 tygodnie. Znowu nie rozumiem. Tylko 2 tygodnie. Dobrej nocy, już pan wychodzi? Tak. Jestem potrzebny? Nie. Miłego wieczoru. Pan jeszcze zostaje? Tak, mam papiery do przejrzenia. Co zrobiłaś? Dlaczego pytasz? Z każdą chwilą jesteś coraz piękniejsza. Zdaje żywcem z telenoweli. Chodźmy, nim nas ktoś zobaczy. Rozmawiałeś z żoną? Uprzedziłem ją, że wrócę później. Żal mi jej. Nie chciałabym być na jej miejscu. Chodźmy. Postaw mnie, ktoś zobaczy. Podoba ci się? Bonito. Piękna. Qué maravillosa voz. Wspaniały głos. ¿Qué te pasa? Zawsze tak reagujesz po tym, jak się kochamy? Przymknij się. Nawet się nie pożegnałaś. Ta historia miała swój koniec na plaży. Zrozum, jestem mężatką. To był tylko przelotny romans. Proszę cię. Nie przychodź więcej do mnie. Już nic do mnie nie czujesz? To nie ma teraz znaczenia. Małżeństwo jest dla mnie najważniejsze. Nie zmuszaj mnie do drastyczniejszych metod. Jesteś tego pewna? Obiecuję, zostawię cię w spokoju. Ale chcę znać prawdę.
Porque te juro, Berenice, te juro, que no me vas a volver. Więcej mnie nie zobaczysz. Adios. Żegnaj. Adios. Bueno. Sí, está bien. Dobrze. Voy para allá. Już jadę. Nos vemos. Przyszło coś do mnie? Nie było mnie kilka dni. Dobry wieczór. Nic dla pana nie mam. Ktoś o mnie pytał? Juan Carlos, właściciel mieszkania. Już wrócił z podróży? Co powiedział? Jeszcze wpadnie. Zdziwił się, że jeszcze pan tu mieszka. Był zły? Nawet bardzo. Dzięki. Dobry wieczór. Przyjechałam do szwagierki. Pani Berenice przed chwilą wyszła. Mogę w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Znamy się. Jestem Miguel, sąsiad Berenice i Diego. Rozmawiałem przez telefon, kiedy pani przyszła. Przepraszam, nie poznałam pana. Jest pan opalony. Właśnie wróciłem z Chile. Byłem w Viña del Mar, cudowne miejsce. Domyślam się. Była pani w Chile? Raz, przejazdem. Paloma. Obudź się, zaraz koniec. Przepraszam. Nawet te wrzaski mnie nie obudziły. Co ci się śniło? Byłam z tobą. Chyba kupię sobie tę operę na płycie. Świetnie usypię. Brawo! Może pomóc? Zna się pan na tym? Przynajmniej spróbuję. Nie wiem, co się stało. To nowy samochód. Zobaczmy. Chyba zrobione. Proszę włączyć silnik. Wydaje mi się, że silnik nie chce współpracować z alternatorem. Chyba się nie lubią. Wezmę taksówkę. Wykluczone. Nie pozwolę na to. Odwiozę panią. Nie trzeba. Nie zmrużyłbym oka przez całą noc. Chwileczkę. Arturo! Te encargo el coche de la señorita. Przypilnuj jej samochód. Wezmę wóz Juana Carlosa. Gdyby się zjawił, powiedz, że zaraz wracam. Lo que me interesa saber es ile na tym zyskam?
Bueno, eso tu papá te lo va a ojciec ci to wyjaśni. Independientemente, niezależnie od zysku, to dobra inwestycja i szansa. Sobre todo es una buena oportunidad para dla nas. Para tu papá y para mí. El rendimiento es de un 32%. Rentowność wynosi 32% w skali roku. Inwestycja jest całkowicie zabezpieczona. Vamos, hija, confía en mí. Zaufaj mi. Raz się pomyliłem, ale to się nie powtórzy. To dla nas szansa, która pomoże nam wyjść z kryzysu. Dobrze. Co mam zrobić? Poproś Diego, by został twoim poręczycielem. Wtedy podpiszemy umowę nawet jutro. Jeszcze dzisiaj z nim pomówię. O sole mio. No. Por favor, ya no. No. Oye, pero si yo pude haber. Mógłbym śpiewać w tej operze. Ay, sí, cómo no. Jasne. Mira, te voy a llevar a Italia. Zabiorę cię do Włoch, do La Scali w Mediolanie. Opera que te va a encantar. Se llama. Posłuchasz Aidy. Jeśli chcesz wystawić na próbę naszą miłość, proś o co chcesz, ale skończ te tortury. Yo sé lo que quieres. Chodźmy do kantyny Pedra na tequilę. Mariachi pomogą ci zapomnieć o operze. Przesadzasz. Poza tym musisz wracać do domu. Nie mogę. Umieram z głodu. Ty pewnie też. Nie, ale chętnie coś przekąszę. Bueno, pues yo sí tengo mucha hambre. Ja jestem głodny jak wilk. Órale. A ja por mi casa hay una taquería. Koło mojego domu są dobre tacos. Vamos. ¿Y Diego no ha llegado, Rocío? Diego jeszcze nie wrócił? Nie. I nie dzwonił. Gracias. Dziękuję. Do zobaczenia. Me comunica con Elena, por favor. Proszę z Eleną. No está. Nie ma jej. ¿Quién habla? Kto mówi? ¿Quién habla? Bueno. Tu mieszkam. Chyba nie sama. Z babcią i siostrą. Założę się, że macie przynajmniej dwie linie telefoniczne. A co? Liczę, że dasz mi do siebie numer. Oszczędzisz mi zachodu. Pracuję w telefonii. Sprawdzę, czy nie zalegasz z płatnościami. Así es que me das un nombre completo. Jak się dokładnie nazywasz? Diana Sánchez Zambrano. Tu telefon? Twój numer? 56-64-02-95. Jutro zadzwonię do zaufanego mechanika, sprawdzi twój wóz. Jak będzie coś wiadomo, odezwę się. Jeszcze nie skończyłem. Później zapraszam na kolację. Powiem inaczej. Chcę, byś poznał restaurację mojego znajomego. To punkt widokowy w Cuernavace, bez prądu, wszystko oświetlone świecami. Pochodnie w ogrodzie. Nastrój doskonale komponuje się ze schłodzonym martini. Miasto u twoich stóp. Do tego kwartet smyczkowy. Jesteś jutro zajęta? Nie. Masz kogoś? Też nie. Rozczarowana miłością? No,
wujku, błagam. Natio! Natio! No, nie, no! Już nie. Wolałabym o tym nie mówić. Wybacz. Przepraszam. Jutro będziemy rozmawiać o samych przyjemnościach. O której zadzwonić? Kiedy chcesz. Dziękuję za podwiezienie. Zrobiłem to z przyjemnością. A buziak wdzięczności? Jasne. Do jutra. Mamo? Mami. Hola. Która godzina? Już późno. Miałam wcześniej wrócić, ale Diego zabrał mnie do opery. Przyniosłam ci tacos. Jak było w operze? Teatr jest piękny, ale niewiele widziałam. Zaraz zasnęłam. Jesteśmy przemęczone. Mam też dobre wieści. Wyjeżdżamy w ten weekend. Zabieramy tylko ubrania. Najpóźniej pojutrze dostanę odprawę. Spłacimy długi, rzeczy oddamy na przechowanie. Nie weźmiemy telewizora? Nie. Na miejscu kupimy nowy. A teraz najlepsze. A ver, pues. Czyli co? Que es lo mejor, mija. Que después de vivir un tiempecito por pomieszkamy trochę w Manzanillo, a potem wrócimy do Haciendy. Los cafetales, mamá. A Casablanca, mija. Do Casablanki? Ay, mija. Ay, qué ganas de pisar otra vez ese camino. Mam taką ochotę znowu się tam znaleźć. Vivir en Casablanca, mija. Nie płacz. Marzyłam o tym. Widzisz? Zawsze powtarzasz, że kiedy marzy się sercem, to musi się spełnić. Dzięki Bogu. Nie płacz, nie cieszysz się? La liquidación de la señorita Olivares. Odprawa pani Olivares? Ella renunció, usted la es. Odchodzi z pracy? Quiero conocer el monto estimado. Nie, ale chcę wiedzieć, jakie są zobowiązania firmy w takich przypadkach. Prestaciones y cuánto nos cuesta la liquidación de cada ejecutivo, empezando. Zaczniemy od pani Olivares. Sí, señor, enseguida le tengo eso. Zaraz to przygotuję. Jeszcze jedno. Proszę o dyskrecję. Nie chcę siać paniki. Sí, señor. Con permiso. Paso. Buenos días, licenciado. Buenos días, señor Olivares. Con permiso. Pase, pase. Le estaba pidiendo tu liquidación. Rozmawialiśmy o twojej odprawie. Naprawdę? No sé por qué te hago caso. Czemu ja cię słucham? Nie potrzebujesz pieniędzy. Hernández pomyślał, że chce cię zwolnić. Co cię martwi? Że zaczną coś podejrzewać. Nie myślmy o tym, trzeba się pospieszyć. Czekam na raport Rafaela Pereza. Najpóźniej o 5:00 dostaniesz wszystkie dane. Zrobiłaś rezerwację?
Tak, trzeba tylko odebrać bilety. Graciela. Graciela. Venga un momento. Pozwól, proszę. Mande usted, señor. Słucham. Proszę zawiadomić moją rodzinę o nadzwyczajnym posiedzeniu zarządu jutro po południu. Jutro? O 16. Rodzinę i dyrekcję? O 4? To wszystko. Chyba padnę na zawał. Jutro przekażę im firmę. Nie chcę być przy tym. Tym lepiej, to nie będzie miła chwila. Kiedy zawiadomisz żonę? Porozmawiam z nią wieczorem. Señorita, recuérdele mi nombre. Dígale. Proszę przypomnieć mu moje nazwisko. Chwileczkę, pan dyrektor za chwilę odbierze. Es usted muy amable. Dziękuję. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué te parece? Co o tym sądzisz? Chyba wszystko w porządku. To nasza życiowa szansa. I qué es lo que Diego tiene que firmar? Gdzie Diego ma podpisać? Tutaj. Aquí y aquí. I tutaj. Hija, ¿ya hablaste con él? ¿Rozmawiałaś z nim? No, todavía no. Jeszcze nie. Entonces todavía no es nada. Więc to nic pewnego. Bueno, no creo que haya mayor problema. Nie będzie żadnego problemu. Hoy mismo se lo voy a proponer. Dzisiaj z nim pomówię. ¿Quieres que te acompañe? Iść z tobą? No, no es necesario. Nie trzeba. Incluso creo que es mejor. Lepiej, żebym sama mu to zaproponowała. Por favor, nada más, acuérdate que. Pamiętaj, że czas nas goni. Buenas tardes, licenciado. Dzień dobry. Hola, primo. ¿Cómo estás, Fabián? Jak się masz? Pues aquí ya voy de salida. Wpadłem się pożegnać i sprawdzić kilka umów. Esos contratos contigo. Tienes que retrasar. Musisz przełożyć wyjazd. ¿Cómo? Co? Que ya lo sabías. Myślałem, że już wiesz. Estoy citando la familia. Jutro po południu jest nadzwyczajne posiedzenie. ¿Para qué? Dlaczego? ¿Para qué? Gdybym zaczął wyjaśniać każdemu z osobna, zebranie straciłoby sens. Spokojnie, nie martw się. Mam tylko jedną prośbę. Nie przyprowadzaj Barbary. Rozumiem cię. To spotkanie jedynie naszej rodziny. Później zaprosimy też dyrektorów. Nie obraź się. Znasz Barbarę. Ostatnio ciągle się tu kręci. Nie zamierzam jej usprawiedliwiać. Ma obsesję na punkcie zajścia w ciążę. Bardzo się zmieniła. Lepiej trzymać ją z dala od firmy. Entonces nos vemos mañana. Ya. Do jutra. Y gracias. Cuatro de la tarde en la sala de juntas. O 16 w sali narad. Będziemy czekać. Pozdrowienia dla żony. Gracias. Hasta luego. ¿Dónde está Rafael? Gdzie Rafael Pérez? No sé, señor. Todo mundo nie wiem, wszyscy go szukają. Proszę go znaleźć. Niech zadzwoni do mnie do domu. Tu no vas a ir a ninguna parte. Nigdzie nie pójdziesz. To zebranie dla członków rodziny. Już do niej nie należy? Zamykasz przede mną drzwi. Sama to robisz. Ciągle jątrzysz. Diego nie ma zamiaru tego tolerować, a ja nie będę cię dłużej bronił. Denerwuje was? To znaczy, że macie dużo do ukrycia. Przymknij się, tylko pogarszasz sytuację. Diego pewnie ma jakiś plan, a ja stoję mu na drodze. Dokąd idziesz? Puść. Idę się uspokoić, żebyś nie musiał oglądać swojej stukniętej żony.
Mañana a las 4 de la tarde para presentar. Zaktualizowany bilans na jutro na 16. ¿Qué hace usted con el expediente de la señora Elena Olivares? Elena Olivares. Es nada más para checar sus sprawdzam, kiedy ją zatrudniono. ¿Y para qué? Czemu? Bueno, se lo voy a decir a usted porque powiem pani, ale nikomu ani słowa. Pero no se lo puede comentar a nadie más. El señor Sánchez Serrano pan Sánchez Sembrano prosił o wyliczenie jej odprawy. Chce wiedzieć, jakie firma ma zobowiązania wobec kierowników działów. Para calcular la carga de prestaciones que tiene la empresa. Sí, claro. Jasne. Sí, con permiso. Ande. Na razie. Hasta luego. Hasta luego. Que le vaya bien, ¿eh? Gerencia General. Dyrekcja. Buenas tardes, señora Berenice. Dzień dobry. Estará muy ocupado mi marido. Mój mąż jest bardzo zajęty. Me imagino. Bueno, un poquito. Przygotowuje się do jutrzejszego posiedzenia zarządu. La junta extraordinaria de mañana. Junta extraordinaria? Zarząd? ¿Cómo? Ay, mis nervios. Nie wie pani, że zwołał nadzwyczajne zebranie? Páseme a Diego, por favor. Połącz mnie z nim. Claro que sí, se lo oczywiście. Paso enseguida, señora. Con permiso. Diga. Hola. ¿Estás muy ocupado? Bardzo jesteś zajęty? Sí, ¿por qué? Czemu pytasz? Es que necesito hablar contigo. Musimy porozmawiać, ale osobiście. ¿Cómo a qué hora que sales de la oficina? O której kończysz? Temprano como a wcześniej, las 7 de la noche. Około 7. ¿Qué te parece si nos vemos en algún lugar? Umówmy się na kolację. Bueno. Dobrze. Zarezerwuj coś. Yo también necesito hablar contigo. Ja też mam do ciebie sprawę. ¿De qué? O co chodzi? Ya lo sabrás. Nos vemos. Dowiesz się wieczorem. Adiós. Gracias, mi amor. Creo que nosotros nos vamos. Pójdziemy już. Te llamo más tarde, hija. Zadzwonię później. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema? Jakiś problem? Hijo, no lo sé, mamá. Jeszcze nie wiem. No lo sé. Tengo que hablar contigo. Musimy porozmawiać. Co się stało? Usiądź. No te quería decir nada. Nie chciałam ci o tym mówić. Nim nie miałam pewności. No, no me mires así. Nie patrz tak, to poważna sprawa. Ja sé que todo el mundo piensa que wszyscy uważają, że zwariowałam. Nawet Fabian. Si tú también piensas lo mismo. Jeśli i ciebie przekonał, mogę wyjść. Ay, no seas exagerada, siéntate. Nie przesadzaj, nic nie powiedziałam. Algo raro está pasando en el. W firmie dzieje się coś dziwnego. Diego zwołał zebranie, na które nie jesteśmy zaproszone. On coś szykuje. Jestem pewna, że był z Eleną Olivares w Manzanillo. Jaki to ma związek z zebraniem? Tego musimy się dowiedzieć. Diego kłamał, twierdząc, że 31 grudnia przyleciał z Acapulco. Nie znalazłam go na liście pasażerów. Czemu chciał nas oszukać? Czemu zawsze szukasz dziury w całym? Twój mąż próbuje ukryć, że cię zdradza. Poprosiłam listę pasażerów, którzy tamtego dnia przylecieli z Manzanillo. Jestem pewna, że znajdziemy na niej Diego i Elenę. Kiedy ją dostaniesz? Dzisiaj. Rafael Perez ma się o nią postarać. Ważne, by potwierdzić te przypuszczenia. Diego pewnie ogłosi na zebraniu coś bardzo ważnego. ¿Qué pasó, Graciela? No ha llegado Rafael. Rafael Pérez wciąż się nie pojawił? Niestety. ¿Y qué sabe usted de la junta? Co pani wie o jutrzejszym zebraniu? Todos nos estamos preguntando. Wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Nadie tiene la menor idea. Oiga, señora. Ay, mis nervios. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale pan Hernández przygotowuje odprawę dla pani Olivares. La señorita Elena Olivares.
Muy bien, Graciela. Manténgame informada. Proszę informować mnie o wszystkim. ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Co się stało? Diego pidió Diego kazał przygotować odprawę dla Eleny. ¿Cómo? Por fin la van a despedir. W końcu ją zwolnią? No creo. Nie sądzę. ¿No has notado algún cambio en Nie zauważyłaś ostatnio u Diego jakiejś zmiany? Sí, fíjate, ahora que lo más Skoro o tym wspominasz, hoy me dejó muy extraña. Dzisiaj mnie zaskoczył. Me dijo que tenía que Powiedział, że ma ważną wiadomość. Pues yo que tú no me quedaba con los brazos cruzados. Nie powinnaś siedzieć z założonymi rękami. Tengo la leve impresión de que Obawiam się, że twoje małżeństwo wkrótce się rozpadnie. ¿Sabes qué? Vámonos. Chodź, musimy to wyjaśnić. Pero vámonos. Ay, Idę. Vamos, por favor. Nos esperan en la notaria para Notariusz już czeka. Podpiszesz akt kup na ziemi w Manzanillo. Ja tam pronto? Tak szybko? Tenías prisa, ¿no? Spieszyło ci się. Eres un genio, Jorge. Jesteś genialny. Musisz dać zaliczkę 10%. Reszta po podpisaniu dokumentów już na miejscu. Vamos? Ahorita te alcanzo. Zaraz będę gotów. Zajrzę na chwilę do Eleny. Wychodzę. Idę podpisać akt kupna naszej ziemi. Wrócę po obiedzie. Wstąp po drodze po bilety. Już o tym pomyślałem. Myślę o wszystkim. Jestem przystojny i inteligentny. Nie idziesz na obiad? Mam dużo pracy. Przynieść ci coś? Mam ściśnięty żołądek z nerwów. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Umówiłem się z Berenice, wieczorem porozmawiamy. Kocham cię. Ja ciebie też. Już niedługo będziesz znowu śpiewać na plantacji. Idź już. Uważaj na siebie. Ty też. Hasta luego, señorita. Hasta luego, señor. Buenas tardes. ¿Y Margarita? ¿Gdzie Margarita? Musiała iść do lekarza. ¿Ya llegó Rafael Pérez? Rafael Pérez już przyszedł? No ha venido. Nie ma go od rana. ¿Y mi marido? A mój mąż? Właśnie wyszedł. Więc chodźmy. Poczekamy na niego. De buscarte y de encontrarte. Co jest? Nic. Buenas tardes, Graciela. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Zaczekamy tutaj, oczywiście. Ta piosenka. O co chodzi? Śpiewała ją ta chłopka. To piosenka Palomy. Co takiego? To ona. Elena Olivares, to Paloma. Con
Wersja polska TVN. Tekst Karolina Władyka. Czytał Mirosław Utta. Quisiera ser el rizo de tu pelo. Quisiera ser tu séptimo sentido. Quisiera ser un voltio en tu bombillo y prender el alba y amasar la noche y salir contigo disfrazado de horizonte. Quisiera que me hablaras cuando callas, o al menos ser el nudo en tu garganta. Quisiera ser la silla que te aguanta, tu zapacón.